Witam serdecznie, Ewa Rawicz. Drodzy Państwo, ciągłość osadnicza Polaków od wieków na polskiej ziemi jest w ostatnich latach usilnie podważana przez część naukowców i jest oficjalną wersją w szkołach i na uczelniach. Tymczasem posiadamy naukowe dowody na stałe osiedlenie się ludności słowiańskiej na terenie obecnej Polski od tysięcy lat. Dowodzą o tym badania genetyków, jak na przykład profesora Tomasza Grzybowskiego. Film z jego wywiadem umieściłam na moim profilu YouTube'a. Cytuję też zdanie profesora. Wskazujemy na istnienie pewnych bardzo starożytnych podhaplogrup, które dzisiaj są obserwowane w populacjach słowiańskojęzycznych, które prawdopodobnie powstały na terenie Europy Środkowej i Wschodniej. Drodzy Państwo, również wyniki badań pod kierunkiem biologa profesora Janusza Piątka, które znajdujemy w pracy pod tytułem Ludność dorzecza Odry i Wisły od późnej starożytności do średniowiecza, a dotycząca cech antropologicznych i genetycznych tej społeczności, ujawniają, iż, cytuję, wyniki badań nie potwierdzają tezy stawianej przez niektórych archeologów i historyków o dyskontynuacji zasiedlenia obszarów w dorzeczu Odry i Wisły, czyli wymianie ludności na tym obszarze między okresem rzymskim a wczesnym średniowieczem. Nie potwierdzają tej tezy także starożytne toponimy w środkowo-północnej Europie, które posiadają jedynie rdzeń słowiański, rodząc pytanie, co stało się z germańskimi i w jakiej formie pozostawili Germanie żyjący tu tysiące ponoć lat swoją kulturę. Niepodważalne i bezsprzeczne dowody naukowe powinny praktycznie zamknąć dyskusję, gdyż z naukowymi dowodami się nie dyskutuje. Tymczasem allochtoni nie ustępują. Podstawowymi ich argumentami są, iż wraz z przybyciem w VI wieku społeczności słowiańskiej na teren środkowej Europy i oczywiście Polski pojawiły się ziemianki o czworokątnej podstawie, lepienie ręcznie prymitywnych garnków bez koła gamsarskiego, a także ludność ta miała inny, nowy rodzaj pochówku. Zatem prześledźmy, co działo się na ziemiach polskich od końca IV wieku, czyli po upadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego i powolnego schyłku kultury przeworskiej, aż do IX wieku, jeszcze przed powstaniem państwa Piastów. Otóż według archeologa profesora Jerzego Topolskiego na obszarze 250 km2 obecnej Polski w szczytowym okresie dobrobytu i handlu z Cesarstwem Rzymskim, tutaj na przełomie III i IV wieku, nastąpił wzrost demograficzny. Polskę zamieszkiwało wówczas około 750 tysięcy ludzi. Opuszczenie ziem polskich przez Wandali, wyniszczające najazdy huńskie, które również zubożyły ludność prapolską, przerzedziły ją prawie o połowę. Według profesora Witolda Hensla w V wieku liczyła ona około 200 tysięcy mieszkańców. Dziś wiemy, że nie stworzyło to pustek osadniczych. Ludność Polski powróciła po prostu do poziomu ludności z przełomu er, lecz o nierównomiernym jej rozmieszczeniu na terenie dzisiejszej Polski. Wspomnę jeszcze o tym później. Musimy też zauważyć, iż wiele zdjęć lotniczych wykazuje położenie setek osad na terenie Polski, lecz z powodu braku finansów nie mogą doczekać się uczciwego i dogłębnego przebadania przez archeologów, tym samym nie pozwalając na ustalenie prawidłowej masy osadniczej w Polsce. Drodzy Państwo, w wyniku huńskich napadów, głównie na południu Polski, wiele osad opuszczono w popłochu, ratując życie, pozostawiając dobytek na pastce nieprzyjaciół. Przykładem może być osada przemysłowa w Tropiszowie w gminie Igołomia Wawrzyńczyce, gdzie nie zdążono nawet wyjąć z pieców garncarskich świeżo wypalonych naczyń, a w okolicy odkryto też szkielety ludzkie. Na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej odnajdujemy również wiele jaskiń, w których na podstawie odkrytych tam artefaktów najprawdopodobniej ludzie szukali schronienia w tak niespokojnych czasach. Kilka przedstawiłam na slajdzie. Jedną z nich jest również jaskinia Kroczycka, zwaną jaskinią Wisielca z artefaktami z przełomu IV i V wieku.
Odnaleziono tam w całości zachowane naczynia wykonane na kole obrotowym i wiele innych cennych przedmiotów z tamtych czasów, również tu wykazane. Zalegające w jej wnętrzu duże ilości szczątków ludzkich, około 40 szkieletów, są dowodem jakiejś masakry ludności chroniącej się w jej wnętrzu, a może wynikiem epidemii. Hunowie różnie jednak postępowali z podbitymi plemionami. Odnaleziono w Jakuszowicach grób 22-letniego mężczyzny z przełomu IV i V wieku z bogatym wyposażeniem. Były tam złote, srebrne i brązowe ozdoby, części rzędu końskiego i przedmioty o charakterze huńskim. Tutaj m.in. łuk refleksyjny, który był u Hunów symbolem władzy. Czy zatem osobnik ten pełnił rolę namiestnika huńskiego? W pobliskiej osadzie odnaleziono również wiele przedmiotów metalowych świadczących o istnieniu warsztatów metalurgicznych, także wiele innych bogatych artefaktów, wykazując, że za wczesnych czasów huńskich osada nie tylko nie upadła, ale była jedną z lepiej rozwijających się enklaw Małopolski. Ślady bytności huńskiej potwierdza również odkryty na terenie Śląska w Jędrzechowicach charakterystyczny dla tej kultury brązowy kocioł. Drodzy Państwo, pierwszym dowodem allochtonów na przybycie w VI wieku Słowian jest pojawienie się wraz z ich przybyciem produkcji prymitywnej ceramiki ręcznie robionej. Jej głównym przedstawicielem mają być garnki o jajowatym kształcie, bez wzorów, z wygiętą szyjką na górze i wykonanej bez użycia koła gancarskiego, zwaną też ceramiką praską. Tymczasem archeologowie polscy, przede wszystkim Józef Kostrzewski, od dawna zwracali uwagę na pojawienie się zubożałej ceramiki, całkowicie ręcznie lepionej, niezdobionej lub mało zdobionej, tylko częściowo toczonej na kole, pod koniec trwania kultury przeworskiej, czyli dużo wcześniej, zanim rzekomo pojawili się Słowianie. Wykazana na slajdach ceramika z IV wieku, pochodząca z wielu stanowisk na terenie dzisiejszej Polski, z późnego okresu rzymskiego, wykazuje wielkie podobieństwo do najstarszej ceramiki wczesno-średniowiecznej, będąc jej formą pośrednią. Również z tego okresu odnaleziono podobną ceramikę na terenie Słowacji, Moraw, Czech, a większość badaczy polskich nawet wywodzi ją z ceramiki kultury przeworskiej z okresu późnorzymskiego, stojąc na stanowisku przeworskiej kolebki Słowian. Ceramika od końca czasów rzymskich i kultury przeworskiej wykonywana była całkowicie na kole gancarskim, w późniejszym okresie kryzysowym głównie tylko do częściowego jej wykończenia, ale technika nigdy nie była całkowicie zapomniana. Przedstawione na slajdach ceramiki z przełomu IV i V wieku, a także z VI, z wielu osad na terenie dzisiejszej Polski to ceramika wykonana ręcznie, jak i częściowo przy użyciu koła gancarskiego. Opracowania o odkryciach i wyżej wymienionych wnioskach znajdujemy w pracy archeologa Jury Hasegady, jak i w książce Józefa Kostrzewskiego Zagadnienia ciągłości ziem polskich od starożytności do wczesnego średniowiecza. Drodzy Państwo, nasi przodkowie po upadku kultury przeworskiej nie tylko produkowali prostą ceramikę bez wzorów. Znajdujemy z tego okresu również naczynia o wysokiej jakości i walorach artystycznych. Między innymi na terenach południowej Szwecji, w miejscowości Trelleborg i Kopingebro, gdzie archeologowie odkryli słowiańską ceramikę zwaną typem Feldberg. Szczegóły możemy znaleźć w opracowaniu szwedzkiego archeologa Brorsona. Nazwa ceramiki Feldberg pochodzi od nazwy odkrytego słowiańskiego grodu z VII wieku na terenie dzisiejszych Niemiec, gdzie pierwszy raz tę ceramikę odnaleziono. Ten sam typ naczyń z VIII wieku w miejscowości Bardy obok Kołobrzegu odkrył archeolog profesor Władysław Łosiński. Na niemieckiej stronie internetowej Slawenburgen odnajdujemy przykłady rekonstrukcji różnego typu ceramiki słowiańskiej z okresu od VII do XI wieku, odnalezionych na terenach na zachód od Odry, i wśród niej znajdujemy też ceramikę typu Feldberg.
Inne naczynia z bogatymi wzorami z tego okresu odkryto również w wielu innych miejscowościach na terenie dzisiejszej Polski, przedstawionych na slajdach. Natomiast z okresu od X do XI wieku w opracowaniach archeologów Justyny Kolendy i Kingi Zamelskiej-Mączak przedstawiona została różnego typu ceramika odkryta na terenie Dolnego Śląska z terenów na zachód od Odry, a także Santoka. Drodzy Państwo, Józef Kostrzewski ciągłość osadniczą od późnego okresu rzymskiego do wczesnego średniowiecza dokumentuje, przyrównując również z obu tych okresów nie tylko wzory ceramiki, jej formy i kształty, ale także przedmioty metalowe czy żelazne, gdzie zauważamy ich niezmienne użytkowanie prawie tych samych narzędzi i przedmiotów, jedynie z małymi, oczywistymi ich udoskonaleniami i przeróbkami. Profesor zauważył również podobieństwo żarn obratowych czy prażnic w obu okresach. Tu na tym zakończę i zapraszam Państwa do części drugiej.